Hej! A nie, sorry, przepraszam. Jesteśmy na moim kanale. Aga, przemij pałeczkę. Cześć dziewczyny, witamy Was oczywiście w Semilac Expert. Dzisiaj jestem tutaj z Maksineczką. Będziemy zdobić paznokcie letnio, owocowo i bardzo smakowicie. Mamy środek lata, pomyślałyśmy, że ten kolor się zdecydowanie przyda. I właśnie tak jak Aga powiedziała, inspirujemy się owocami. Dla mnie inspiracją będzie pomarańcze, a dla Agi truskawka. Dziewczyny, zostańcie koniecznie z nami do samego końca, ponieważ mamy dla Was bardzo kolorowy i owocowy konkurs. To ja Wam pokażę teraz moją stylizację zainspirowaną truskawkami. Będzie bardzo soczysta. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zaczynamy standardowo od aplikacji bazy. Na całą płytkę paznokcia. I utwardzamy ją 5 sekund. W lampie 48 na 24. W zupełności wystarczy. Kolejny produkt, który idzie na paznokieć, to jest Semi Hardy White. Jest to produkt, który zapewnia nieskazitelną biel, taką perfekcyjną. Ja zaaplikuję 2 warstwy, ponieważ potrzebuję go jako kolor. Każdą z warstw utwardzamy po 30 sekund. Ja osobiście najbardziej lubię Hardy Milk. Z mnóstwo tych rodzajów dla mnie Hardy Milk jest najfajniejszy, bo ja lubię robić przerwy w momencie, kiedy ściągam poprzedni mani. Wieczorem i dopiero następnego dnia robię zdobienie, więc w międzyczasie one są utwardzone, ale wyglądają dalej tak elegancko, jakiś tam kolor w sobie mają. Asia bardzo pięknie wymawia angielskie nazwy produktów, więc ja pozwolę sobie tutaj ją troszeczkę wykorzystać, bo słownictwo angielskie jest po prostu perfekcyjne, także użyjemy koloru Asiu. White strawberry. O, super. Oczywiście wykładam na holder, żeby mieć czyste warunki pracy. Truskawka, jak widać, ma w sobie wiele kolorów, więc użycie 2 bądź 3 kolorów z hybrydy będzie jak najbardziej wskazane. Takiej trójwymiarowości dodają, prawda? Dokładnie. Tu możemy posłużyć się pędzlem numer 5 i pierwszy etap to jest naszkicowanie serduszka. Zrobię ją większą, dlatego że ona będzie miała kilka cech takich charakterystycznych i cieniowań, więc dobrze, jak ona będzie dosyć dużo. Utwardzamy 30 sekund. Użyjemy odrobiny czarnego semiartu, żeby przyciemnić czerwony i nałożymy na jedną ze stron truskawki. Wiesz po co? Na trójwymiarowa. No dokładnie. I pędzelkiem delikatnie rozcieramy granice. Po to, żeby wyblendować. Ta technika jest super właśnie. Dokładnie. Pędzli w ofercie mamy kilka, dlatego ja sobie zmienię teraz na cieńszy. On jest takim pędzelkiem, powiedzmy, do zadań specjalnych, jeżeli na przykład chcemy narysować pestki. On sprawi, że one będą bardzo małe, delikatne i utwardzamy 30 sekund. I ten żółty nakładamy na czarne nasze pestki. Żółty bądź zielony, w zależności w jakim stadium rozwoju jest truskawka. Uzupełnimy to małymi listkami. A kilka takich pociągnięć, tutaj ciapki, tutaj trochę czarnego, już taka realistyczna jest truskawka. Ja lubię rozbudowane wzory, dlatego dodam kilka elementów. Będą to bardzo cienkie kreski wykonane pędzelkiem numer 0003. Kolorem żółtym lub białym rozjaśniamy listki, pracując minimalną ilością produktu. Pędzelkiem numer 05 możemy domalować małe niebieskie kwiatki z żółtym środkiem. Wypełnimy w ten sposób całą kompozycję. Środek natomiast przyciemniamy czarnym kolorem. Utwardzamy 30 sekund. Nakładamy światło i całość oczywiście zabezpieczamy topem. To jest mój ulubiony top, top no wipe. Nie ma warstwy dyspersyjnej i pięknie się wszystko błyszczy. Utwardzę i sprawdzimy, czy jest zbliżona do realnej. Ok, i jest utwardzone. Super. Myślisz, że podobna? No idealna. Nawet powiedziałam, że twoja jest bardziej smakowita. Wolę tą. A to przechodzimy do mojego zdobienia. Dla mnie inspiracją jest, jak mówiłam, pomarańcza. No i przechodzimy. Zaczynamy oczywiście od bazy. Utrwalamy w lampie. A następnie przechodzimy do koloru bazowego. W moim przypadku jest to 173 Melon Mash. Sama jestem ciekawa, co ładnego wyjdzie. Dajesz na całą płytkę? Daję na całą płytkę i od razu kolor będzie częścią środka pomarańczy.
i przechodzimy do żeli. Ja przez ciebie też te żele pokochałam. Bardzo się cieszę. To są świetne. No i tak powiedzmy, że z tej strony niech będzie ta skórka. Czyli najpierw maluję taki, powiedzmy, półokrąg imitujący skórkę. Od razu, żeby było mi łatwiej, na środku z drugiej strony robię kropkę. I z tej kropki teraz wyciągam takie paseczki, powiedzmy. I to będą części naszej pomarańczy. I żeby się z drugiej strony wszystko połączyło, ale nie do końca, od skórki również maluję takie delikatne akcenty. I właściwie możemy też tym samym pędzelkiem, po prostu sobie go spłaszczam, końcóweczkę, żeby była bardzo precyzyjna. I robię takie mini, mini kreseczki, żeby to wyglądało jak ściśnięty miąższ pomarańczy. I sobie ten malunek już utrwalam w lampie. Okej, jak to już mi się podoba, to utrwalam. I na tym etapie możemy już przestać. Wystarczy go tylko jeszcze utrwalić topem. Używam topu Top Matte Total No Wipe. Utrwalam w lampie. Będziemy teraz robić jakby efekt trójwymiarowego tego miąższu. Więc daję takie... krople soku. O, krople soku, jasno. Żeby taki był smakowity. Okej. I mamy takie coś. I utrwalamy. Okej. I skończymy paznokieć. No super. Rewelacja. Twoja też jest bardziej apetyczna niż ta realna. No to teraz czas na konkurs. Podzielcie się swoimi inspiracjami lub odwzorowaniami naszych wzorów w swoich mediach społecznościowych. Niech to będą wzory owocowe i możecie te swoje prace udostępniać albo na Instagramie używając hashtaga owocowysemilak, albo pod postem konkursowym na Facebooku. A do wygrania 5 lakierów hybrydowych, dowolnie wybranych, które w nazwie mają owoc. Dziękujemy, że byłyście z nami. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak było, dajcie kciuka w górę. Zachęcamy również do subskrybowania kanału Semilaka i to tyle. Do zobaczenia następnym razem. Pa! Pa.